Dobry wieczór Państwu, Nauka na żywo. Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu, na kolejnym wykładzie. Cyklu poświęconego najnowszym odkryciom naukowym, najnowszym dyskusjom naukowym. Witamy Państwa zgromadzonych tutaj bardzo, bardzo licznie, chyba rekordowo licznie w tej serii w księgarni kawiarni The Revolutionibus w Krakowie. Witamy także Państwa zgromadzonych na kanale YouTube Centrum Kopernika, mam nadzieję, że równie licznie. Dzisiejsza prelegentka Monika Derda z Laboratorium Badań Świadomości opowie nam dzisiaj o tym, dlaczego badacze świadomości interesują marzenia senne. Monika, proszę. Dzień dobry Państwu. Tak jak było powiedziane, nazywam się Monika Derda. Będę dzisiaj mówiła o marzeniach sennych, dlaczego interesują badacze świadomości, ale większą część tylko mojej prezentacji tak naprawdę poświęcę temu, w jaki sposób w ogóle współcześni naukowcy badają marzenia senne. Od tego zacznę, czyli od właśnie prezentacji metody badawczej. Potem zastanowię się z Państwem przez chwilę, w jaki sposób doświadczenia ze snów różnią się od doświadczeń zjawy i czy rzeczywiście jest tyle różnic, jeśli chodzi o treść naszych snów, a treść tego, czego doświadczamy, będąc świadomymi i przytomnymi. No i na końcu chciałabym zadać to pytanie, które też pojawiło się w zapowiedzi tego dzisiejszego wykładu. Czy możemy wskazać jakąś funkcję śnienia? Czy sny są tylko takim produktem ubocznym aktywności naszego mózgu? Czy być może są takie teorie, które właśnie będą mówiły o tym, że śnienie ma funkcję ewolucyjną, biologiczną, adaptacyjną? Tak, czyli zaczniemy od metody badawczej, ale zanim będzie i tego, w jaki sposób w ogóle współcześni naukowcy badają marzenia senne, i zanim przejdziemy do tego tematu, to chciałam zrobić parę rozróżnień, dlatego że język polski może być tutaj dla nas nieco podstępny w tym sensie, że nie mamy takiego prostego rozróżnienia, jakie mamy w języku angielskim na dreams i sleep. Tak, u nas mówimy sen, sny, ale właśnie. Na początku jakby wprowadzając taki mini słownik na potrzeby tego wykładu. Sen, czyli sleep, czyli to będzie stan organizmu, tak, fizjologiczny stan naszego organizmu, to wszystko, co dzieje się wtedy, kiedy zasypiamy i do momentu, w którym sen jest przerwany, czyli się budzimy. Tak, czyli właśnie ten stan całego organizmu dzielony na etapy na podstawie aktywności elektrycznej mózgu i aktywności mięśniowej, o tym zresztą za chwilę. Potem mamy takie słowo, które ja tłumaczę jako śnienie, czyli dreaming. I to będzie, jako śnienie będę rozumiała wszelkie procesy umysłowe, które zachodzą w śpiącym mózgu. Tak, czyli wszystko, co dzieje się w mózgu wtedy, kiedy śnimy właśnie, to jest, będę nazywała śnieniem, tak? I ten efekt tych procesów umysłowych, efekt tego, co wtedy się dzieje, jest opisywany w marzeniu sennym. Marzenia senne albo sny, to będę tego używała jako synonimu, czyli nasze dreams. I teraz, jeśli chodzi o te marzenia senne, to jest to, co tak naprawdę jest dostępne badaczom, a jest to werbalny opis tych swoich zapamiętanych doświadczeń z śnienia, tak? Czyli coś się dzieje podczas śnienia i mamy opis werbalny tego po tym, jak zostaniemy obudzeni i to będą właśnie marzenia senne. Wydaje mi się, że to określenie marzenie senne jest o tyle ciekawe, że ono podkreśla to taki wyobrażeniowy charakter snów, to znaczy, że sny nie są jakimiś abstrakcyjnymi myślami albo jakimś właśnie strumieniem tylko i wyłącznie myśli, ale mają też ten taki charakter wyobrażeniowy, czyli jak psychologowie to rozumieją, mają właśnie ten charakter taki percepcyjny, motoryczny, też właśnie wyobrażania ucieleśnione, tak, związane z ciałem. Okej, okay. No i jeśli chodzi o badania marzeń sennych, to możemy sobie zadać pytanie, kiedy śnimy. I powiedziałam na początku, że interesuje nas ten stan fizjologiczny, jakim jest sen. Nie będę teraz może szczegółowo wchodziła w to, w jaki sposób możemy wyróżniać różne fazy snu. Ważne jest to, że sen jest cykliczny, mamy fazę snu REM i fazę snu non-REM. I faza snu, jakby to, co wyróżnia te fazy, to są te dwa kryteria. Z jednej strony właśnie aktywność elektryczna mózgu, a z drugiej strony napięcie mięśniowe. I tu, jak Państwo sobie widzą mniej więcej,
mam nadzieję, można zobaczyć, że ta aktywność korowa w stanie czuwania i w stanie REM jest podobna. Natomiast to, co różni te dwie sytuacje, to to, że w fazie snu REM mamy atonię, czyli tą osłabioną aktywność mózgową i dodatkowo charakterystyczne, stąd też nazwa tej fazy snu, szybkie ruchy gałek ocznych, tak, które są poza kontrolą osoby, która śpi, a przynajmniej w większości normalnych sytuacji nie są przez tą osobę zupełnie inicjowane. Okej, okay. No więc mamy sen REM, no i tradycyjnie właśnie z tą fazą snu REM były wiązane marzenia senne, dlatego że rzeczywiście, jeżeli będziemy nasze osoby badane zapraszać do laboratorium i budzić je w fazie snu REM, to w około 80-90% przypadków będzie to skutkowało raportem, tym opisem doświadczeń ze snu, czyli właśnie tym marzeniem sennym. Natomiast nie jest tak, że te marzenia senne i śnienie jest charakterystyczne tylko i wyłącznie dla snu REM, tak jak to pokazywano w pierwszych badaniach. Jeżeli będziemy osoby badane właśnie budzili również i w fazie snu non-REM, w zależności od tego, czy to będzie wcześniej, czy później w ciągu nocy, również takie obudzenia będą skutkowały raportem na temat treści tego subiektywnego doświadczenia śnienia. Natomiast tutaj już jakby to prawdopodobieństwo tego, że taki raport, taki opis uzyskamy, będzie nieco niższe i tu w zależności od badań to będzie od 20 do mniej więcej 50%. A co ciekawe, i to może wydawać się nieintuicyjne, są też badacze, którzy uważają i pokazują, że śnić można wtedy, kiedy nie śpimy, czyli można śnić w stanie czuwania. I tutaj to były takie jedne badania przeprowadzone w ten sposób, że zapraszano osoby badane do laboratorium i przygotowywano je do eksperymentu, w związku z czym siedziały w cichym, wyciszonym takim pomieszczeniu z przyciemnionym światłem, były podpięte do EEG, ale nie miały żadnego zadania, czyli po prostu jakby miały ten swobodny przepływ myśli. I w takiej sytuacji około 20% osób, potem pytane w sposób systematyczny przez eksperymentatora, co przed chwilą było w twoich myślach, albo o czym myślałeś, albo jakiego typu to były doświadczenia, wskazywało, że to były doświadczenia takie jak podczas śnienia, czyli na przykład ktoś mówił o tym, że nagle jakby przeniósł się myślami do na przykład swojego domu rodzinnego i tam, nie wiem, bawił się z psem, ale jakby charakterystyka wzrokowa i to subiektywne odczuwanie tego było właśnie takie, jak gdyby to był sen, mimo tego, że przynajmniej część osób w tym stanie zdawała sobie sprawę, że znajdują się w tym pokoju eksperymentatora. Okej, czyli jeśli mamy właśnie to pytanie, kiedy śnimy i kiedy i skąd zbieramy te raporty, to jedna z odpowiedzi to jest właśnie, mamy badania takie laboratoryjne, w których zapraszamy osoby badane do tego, żeby przychodziły do laboratorium, spały w laboratorium, budzimy je w odpowiednich fazach snu i zbieramy w ten sposób ten materiał. Tu mogą się pojawić pewne różnice, jeśli chodzi o te sny zebrane ze fazy non-REM i REM, jeśli chodzi na przykład o długość takich snów, to znaczy sny z REM będą najdłuższe, najbardziej wyraziste, będą zawierały najwięcej odniesień do ja, będą najbardziej spójne, natomiast jeśli chodzi o sny z fazy REM, to im później w nocy zbierzemy taki sen, bo tak Państwo tu widzą, te fazy snu, one właśnie są występują cyklicznie, tak, w ciągu nocy, więc jeżeli będziemy brali takie sny z późniejszej części nocy, to one tym bardziej będą przypominały te raporty z fazy REM. Okay. Dobra, czyli tak, to było pytanie o to, kiedy śnimy, więc wydaje się, że śnimy w ciągu nocy, w różnych fazach snu. I też to jakby pytanie o to, kiedy śnimy, jest ważne o tyle, że warto właśnie zadać sobie pytanie, czy te raporty, które analizujemy, te opisy, które analizujemy, z jakiej fazy snu one zostały zebrane i kiedy. Pytanie jest takie, czy wszyscy śnimy? I wydaje się, że tak. Chociaż jeżeli zapytamy osoby badane, to akurat jest taka próba
takie badanie przeprowadzone na grupie 1000 Szwajcarów. Jak często śnisz, będą takie osoby, które będą mówiły, że nigdy nie śnią. Natomiast badacze później zaprosili 10 takich osób, które mówiły, że nigdy nie śnią, albo że śnią mniej niż, albo że śnią raz w miesiącu, albo rzadziej, do laboratorium, a zanim to zrobiono, też poproszono takie osoby, żeby prowadziły tak zwany dziennik snów, to znaczy, żeby zapisywały albo po obudzeniu nagrywały bardziej, tak, znaczy części tak, co, tak to wygląda, nagrywały swoje sny. Więc okazuje się, że samo to, że prosimy osoby badane, żeby raportowały swoje sny mniej więcej przez najlepiej 3-4 tygodnie, już samo to wpływa na to, że te sny zaczynają być lepiej i częściej przypominane przez takie osoby. Natomiast jeżeli właśnie zaproszono takie osoby potem do laboratorium i budzono je w fazie REM, to większość z tych osób, 9 na 10, jakby ta częstotliwość i ilość tych opisów snów była porównywalna, czyli właśnie też 70-90%. Więc wydaje się, że odpowiedź na pytanie, czy wszyscy śnimy, jest taka, że tak, wszyscy śnimy. To samo w sobie, co samo w sobie w takim razie jakby właśnie stawia to ciekawe pytanie o to, dlaczego śnimy zatem, jeżeli jest to zjawisko uniwersalne. Tak, no ponieważ wykonywanie takich badań w laboratoriach jest z jednej strony czasochłonne, z drugiej strony wymaga ogromnych funduszy, ale też jeżeli chcielibyśmy robić je właśnie w sposób systematyczny, to też wymagałoby reorganizacji życia ze strony badaczy i jakby no, tego cyklu swojego, zmiany swojego cyklu dobowego. W związku z czym najczęściej badania nad marzeniami sennymi są prowadzone nie tylko nie w laboratorium, ale możemy zbierać większą właśnie ilość danych za pomocą dzienników snów. No i dzienniki snu to jest to, co powiedziałam, tak? Czyli prosimy osoby badane, żeby rano po obudzeniu nagrywały, ewentualnie zapisywały to, co im się śniło. I można takie sny, oczywiście domowe tak zwane, nielaboratoryjne, porównywać do snów z laboratorium. I wydaje się, że pod względem większości kategorii takie sny są podobne do snów z laboratorium. Przy czym tu jeszcze powiem, że to porównanie dotyczy snów z laboratorium na przykład z drugiej bądź trzeciej nocy, bo w tej pierwszej nocy często w snach pojawiają się jakieś odniesienia do sytuacji laboratoryjnej, ale jeżeli jest taka jedna noc, w której osoba ma możliwość przyzwyczajenia się do tej sytuacji, to później nie obserwujemy takiej nadreprezentacji tego kontekstu laboratoryjnego w snach, więc te sny domowe są podobne do snów z laboratorium, natomiast są takie badania, które pokazują, że one wyjątkiem tutaj będzie kategoria tego, że one są nieco bardziej te domowe, zawierają więcej negatywnych emocji i więcej zachowań agresywnych, ale oprócz tego są bardzo podobne do snów z fazy REM, ale tych w późniejszej części nocy, co też wydaje się być zrozumiałe. W związku z tym jakby możemy powiedzieć, że te dzienniki snów, one są dobrym źródłem do badań marzeń sennych, natomiast to, co jest na pewno ważne, to żeby w ogóle móc prowadzić takie badania marzeń sennych, potrzebujemy odpowiedniej liczby takich opisów i też o odpowiedniej długości, żeby można było taką analizę przeprowadzić, tak? Czyli to mniej więcej podaje się, że powinno takich opisów w jednym badaniu być powyżej 120. Oczywiście nie są to opisy zbierane od jednej osoby, a taka długość to jest między właśnie 100 a 500 słów, wtedy mniej więcej, jakby wtedy jest jakby dopasowana do tych średnich raportów właśnie ze snów laboratoryjnych. Tu też są oczywiście pewne różnice indywidualne, też na przykład jest taka tendencja do tego, że kobiety generalnie te raporty słów ich są nieco dłuższe niż mężczyzn. Okej, tak, więc jeżeli będę potem nawiązywała do jakichś badań marzeń sennych, to one będą spełniały to kryterium, tak? Czyli zazwyczaj nie będę podawała już konkretnych liczb, ale właśnie to będą badania na odpowiedniej długiej próbie. Okej, więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy terapeutę, który chciałby
zweryfikować, zbadać taką hipotezę, która mu się nasuwa, że u pacjentów cierpiących na depresję, że pacjenci cierpiący na depresję częściej śnią na temat odrzucenia, na temat bycia odrzuconym. I jak to może zrobić? I tutaj jakby właśnie z tej perspektywy badania marzeń, naukowego badania marzeń sennych. To, co jest ważne w przypadku takiego podejścia, to, że właśnie będziemy analizowali treść marzeń sennych. To znaczy nie będą to badania, których celem jest na przykład poszukiwanie czy stworzenie, nie wiem, jakiegoś tak zwanego sennika, tak, czyli takiego słownika, który będzie podawał jedną interpretację dla danego symbolu czy dla danego obrazu, który pojawia się w śnie i on wtedy znaczy to i to. Większość tych badań, które są prowadzone, jednak prowadzą nas do takiego wniosku, że to, co nam się śni, ma związek z naszym życiem na jawie, w związku z czym jeżeli coś nas w życiu codziennym interesuje czy martwi, to jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy też o tym później śnić. No i teraz wracając do tego naszego przykładu, jak można to zrobić? To postępowanie jest w miarę, ta procedura badawcza, którą tutaj stosujemy, jest standardowa w ogóle dla każdej metody naukowej, tak? Czyli pierwsza rzecz, którą robimy, to formułujemy hipotezę badawczą. To jest o tyle ważne w przypadku badania tego właśnie ilościowego marzeń sennych, tej analizy treści, że nie będzie nas w tych snach interesowało nic oprócz tego, co chcemy zweryfikować, tak? Czyli jeżeli nasza hipoteza dotyczy na przykład częstości występowania tych sytuacji odrzucenia, bycia odrzucanym, to będziemy jakby te sny analizowali i tą skalę, którą zastosujemy pod tym kątem. Tak, no i druga rzecz, którą się robi, to wybieramy metodę, wybieramy skalę albo tworzymy nową. Używam tego określenia skala, ale tak naprawdę chodzi o pewien system klasyfikacji, czyli w jaki sposób będziemy te sny porządkować. I taka skala na przykład dotycząca odrzucenia, ona może mieć właśnie różne przykłady takich sytuacji, w których jest ktoś odrzucany i one będą w odpowiedni sposób uszeregowane i też będą takie, że będą kategoriami, które są wyłączne, tak, czyli danego snu, danego wydarzenia, danej sytuacji ze snu nie będzie można na przykład przyporządkować do dwóch kategorii. To jest jeden typ skal, a druga skala, no to są tak zwane skale globalne, gdzie po prostu jakby oceniamy cały sen. No i kolejny etap to jest oczywiście uzyskanie snów, tak? Czyli potrzebujemy grupę pacjentów cierpiących na depresję i potrzebujemy grupę kontrolną i potrzebujemy zebrać od tych osób te opisy snów. I co się dzieje dalej, i to wydaje mi się, że to jest właśnie kluczowe, to jest tak zwana ślepa ocena snów przez zewnętrznych sędziów. To znaczy, to jest ważne dla zastosowania tej metody, że tacy tak zwani sędziowie, czyli osoby, które znają i potrafią stosować naszą skalę, a nie są autorami tego takiego eksperymentu, otrzymują teksty, tak? Nie wiedzą, jakie jest źródło od pochodzenia tych tekstów. Często nie mówimy takim osobom, takim sędziom, sędziowie nie wiedzą, czy to są opisy snów, czy na przykład, nie wiem, jakieś opisy wzięte z esejów studentów, tak, czy z jakichś innych ćwiczeń. Generalnie właśnie chodzi o to, żeby jakby nie było wiadomo, jaki materiał jest oceniany, no i oczywiście też jakby nie wiedzą, kto jest autorem, czy to jest kobieta na przykład, czy mężczyzna. Oczywiście to wymaga przeredagowania w odpowiedni ten sposób tego tekstu, jeżeli chcemy mieć takie badanie, że tego nie wiadomo. Nie wiedzą, czy rzecz jasna, czy to są osoby z grupy kontrolnej, czy są to osoby z grupy tej, którą badamy. I co robimy dalej? Potem, jeżeli tak mamy taką metodę, to możemy policzyć sobie takie wskaźniki rzetelności i trafności dla naszej skonstruowanej skali. Czyli z jednej strony możemy się zapytać o to, czy ta nasza skala mierzy to, co ma rzeczywiście mierzyć. A z drugiej strony możemy mieć wskaźnik rzetelności, czyli na ile zgodne są oceny tych sędziów, tak? Czyli w jaki sposób, na ile tak samo posługujemy się tą skalą. No i na koniec tak uzyskane wyniki analizujemy, statystycznie interpretujemy. Czyli ta metoda naukowa daje nam, zastosowana do badania marzeń sennych, daje nam taką możliwość, że
jesteśmy w stanie ten materiał bardzo ciekawy i jakościowy porównać między sobą w sposób ilościowy, tak? Czyli te skale, to kategoryzowanie tego materiału właśnie pozwala nam na liczenie potem jakichś różnic pomiędzy grupami. Chociaż tutaj chciałam od razu też powiedzieć, że w ścisłym sensie badania nad marzeniami sennymi nie są badaniami eksperymentalnymi. To znaczy do tej pory, przynajmniej według mojej wiedzy, nie udało się skonstruować takiego badania, aby w sposób eksperymentalny manipulować treścią snów, tak? Czyli że mamy małą możliwość manipulacji tym, co się śni. I oczywiście mówię tutaj o takiej populacji osób, która na przykład nie przeszła specjalnego, nie wiem, treningu czy szkolenia w stronę świadomego śnienia. Natomiast to, co nam pozwalają robić takie badania, to właśnie pokazywać jasne zasady do weryfikacji postawionych hipotez. No i to też jakby pozwala nam później replikować bądź nie uzyskane wyniki. Mówiłam o tym, że sny są raczej czymś, co nam się przydarza, niż czymś, co możemy w sposób, niż na co możemy w sposób eksperymentalny wpływać, jeśli chodzi o ich treść. Aha, no i tak, no i ta metoda oczywiście, ona jakby nie ma tego elementu subiektywnych oszacowań badacza, ale właśnie mówiłam, że takie badania nie mamy wpływu na tą treść snów, natomiast to nie znaczy, że w ogóle nie mamy wpływu na przetwarzanie informacji podczas spania. I tutaj chciałam Państwu tylko opowiedzieć o takim jednym krótkim badaniu, gdzie osoby badane spały i w zależności od warunków, w którym się znajdowały, albo czuły zapach róż, albo czuły zapach zgniłych jajek. No i okazało się, że jeżeli śpi się, mając jakby takie doświadczenie węchowe zapachu róż, śnią nam się rzeczy, które są bardziej pozytywne, no ale jeżeli śpimy wtedy, kiedy jakby czujemy jakiś ten nieprzyjemny, dla nas zapach, generalnie śnią nam się rzeczy mniej nieprzyjemne, ale nie było żadnego w tych raportach osób badanych, żadnego znaku tego, że była bezpośrednio ten zapach był wcielony do snu, tak? Czyli osobom badanym na przykład nie śniło się to, że coś wąchają, albo że właśnie są róże, jakby nie było takich bezpośrednich odniesień, natomiast jeżeli porównano te dwa warunki, no to okazało się, że rzeczywiście te z warunku z różami są bardziej przyjemne, bardziej pozytywne. Okej. No dobrze, no ale mogą Państwo się zapytać, jesteśmy w XXI wieku, być może jest jakaś metoda lepsza, która pozwoli właśnie skonstruować nam taki łapacz snów, tak, że nie będziemy skazani jedynie na raport werbalny. Trochę idąc, że tak powiem, tropem pana Kleksa, który po apelu wchodził tak do dużej szafy stojącej w rogu gabinetu i przez okienko w jej drzwiach odbierał od nas senne lusterka, mają one swoje szczególne przeznaczenie. Odbijają się w nich nasze sny i rano, gdy lusterka oddajemy panu Kleksowi, ogląda on dokładnie, co śniło się każdemu z nas, a co więcej, pan Kleks jeszcze miał taką możliwość, że mógł te sny, które mu się nie podobały, wyrzucać do kosza, żeby śniły im się tylko te rzeczy, które się panu Kleksowi podobają. No więc pytanie jest takie, czy jakby współcześnie mamy takiego, możemy skonstruować właśnie takie senne lusterko, albo jeżeli byśmy chcieli mieć takie inne odniesienie kulturowe, no to właśnie taki przykładowy łapacz snów tutaj Państwo też widzą. No i odpowiedź jest taka i tak, i nie. To znaczy opowiem Państwu o jednym badaniu, które jakby idzie właśnie w tą stronę, żeby mieć dostęp do tego, co jest treścią naszych marzeń sennych. Natomiast jakby jest jeszcze wiele lat, tak myślę, musi upłynąć, albo dokonać się jakaś rewolucja technologiczna, żeby to było możliwe, tak jak wyobrażał to sobie, jak to opisywał Jan Brzechwa. Okej, czyli tak, no właśnie, łapacz snów, to będą badania opisane w takim artykule o dekodowaniu wzrokowej wyobraźni podczas snu. I teraz
co trzeba zrobić, żeby skonstruować taki łapacz snów, co potrzebujemy. Pierwszy taki element, zanim w ogóle zaczniemy nasze badanie, to potrzebujemy mieć wzorce aktywności mózgowej, tutaj w tym przypadku akurat uzyskane z badania za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, wtedy, kiedy osoby badane oglądają przeróżne sceny, tak, są normalnie w stanie czuwania, oglądają sceny naturalne, tak, czyli zdjęcia, na przykład, tak, zdjęcia osób, przedmiotów, budynków, jakichś liter i tak dalej. Tysiące takich obrazków są oglądane i to jest materiał, na którym trenujemy nasz dekoder, czyli właśnie jakby szukamy jakichś powtarzalnych wzorców dla danego typu sceny czy dla danego typu obrazka. To jest pierwszy element. Co się dzieje dalej? Potrzebujemy osoby badane. To badanie akurat, które Państwu prezentuję, ono było wykonane na 3 osobach badanych. To już jakby samo w sobie pokazuje, że nie jest to raz proste do zrobienia, a dwa, wydaje się, że pewnie potrzebowalibyśmy większej grupy osób badanych, żeby stwierdzić, czy to rzeczywiście, jak dalece generalizują się te wyniki. Ale co robią te osoby badane? Takie osoby badane śpią w skanerze i są przez badaczy budzone albo w pierwszej, albo w drugiej fazie snu, czyli tak naprawdę chwilę po tym, jak zasnął, i ich zadaniem jest odpowiedzenie na pytanie o ostatnie wrażenie wzrokowe przed obudzeniem, czyli co się działo przed twoimi, tak, co było w twoim umyśle, zanim się obudziłeś, jeżeli mielibyśmy tak tłumaczyć to na język polski. I teraz tak, takie osoby badane mniej więcej w tym badaniu były budzone około 300 razy, bo badaczom chodziło o to, żeby mieć około 200, przynajmniej 200 takich raportów od danej osoby, a nie każde obudzenie skutkowało takim raportem. Tak. Ale właśnie to się oczywiście udało. Oczywiście to nie jest tak, że to jest te 300 czy tam 200 raportów jest jednej i tej samej nocy, bo to byłoby niemożliwe dla osób badanych. I teraz co się dzieje dalej? No mamy te osoby, mamy te opisy osób, które mówiły po obudzeniu się, i z takich opisów wyciąga się słowa, które oznaczają przedmioty i sceny. Tak, przedmioty, sceny, ewentualnie właśnie osoby. I kolejny krok, to możemy jakby na już przejść właśnie do tego dekodowania, czyli będzie ten sygnał mózgowy będzie dekodowany w tym sensie, że będzie określane, z jakim prawdopodobieństwem temu wzorcowi sygnału odpowiada jakaś etykieta werbalna. Tak? I teraz to chciałam Państwu pokazać. To jest właśnie filmik z tego oryginalnego badania. I co tutaj się dzieje? Tak, mamy, przepraszam, czas, który upływa do momentu obudzenia się na tym wykresie na dole, i mamy różnego rodzaju etykiety, i oczywiście jest to zaznaczone w ten sposób, tak, że im większa jest ta etykieta, tym większe jest prawdopodobieństwo, że dane słowo pojawi się w raporcie. No i mamy moment pobudki, tak, moment obudzenia, czyli jak Państwo widzą, tutaj jakby w tym konkursie na to, co za chwilę osoba badana powie, wygrały dwa określenia, tak, kobieta i mężczyzna. No i teraz mamy raport osoby badanej, on będzie w języku angielskim, dlatego że tak został opisany, czyli osoba badana mówi, no tam były jakieś 3 osoby w jakimś holu, był jakiś mężczyzna, jakaś kobieta i chyba jakieś dziecko, aha, to był chłopiec, dziewczynka i matka, a nie wydaje mi się, że tam były żadne kolory. Okay? Czyli jeśli chodzi o łapacz snów, to co jesteśmy w stanie na chwilę obecną zrobić, a co w zasadzie pokazali autorzy tego badania, to jesteśmy z jakimś prawdopodobieństwem w stanie właśnie zdekodować te proste, statyczne, proste, statyczne doznania wzrokowe. Natomiast, jak mam nadzieję, że to Państwo też widzą, jeszcze jest dużo czasu potrzebne do tego, żeby dekodować to, co jest dla nas interesujące, czyli całą tą dynamikę snów z całą ich złożonością. Więc wydaje się, że tak czy inaczej, nawet w tej metodzie, koniec końców jesteśmy skazani na raport
osoby badanej. I to jest ciekawe też z perspektywy badaczy świadomości, bo to jest dokładnie ta sama sytuacja, tak? Czyli zawsze, czyli to, do czego mamy dostęp, to jest właśnie to, jak osoba badana nam opowiada o swoim subiektywnym doświadczeniu, raportuje je, a nie dokładnie do tego doświadczenia. I podobnie jest w przypadku snów. Okej. No i teraz wracając do analizy właśnie tych opisów marzeń sennych, można zadać sobie pytanie, jaki jest ten świat snu? Świat ze snów, tak? Ze snów albo ze snu. I ten w odniesieniu do naszego świata, do świata, którego znamy z zjawy, tak? Jakie są podobieństwa i jakie są różnice? Okay. Tak, no i teraz jakby pierwsza rzecz, która się nasuwa, jak myślimy o śnie, to jest takie kryterium, czy taka cecha charakterystyczna, jak angielskie bizarreness, czyli na polski można to bardzo ładnie przetłumaczyć dziwolągowatość, tak, dziwność snów, nie? Niektórzy mówią, że można też mówić o bizarności snów. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście sny są tak dziwne, jak nam się wydaje. No i jeżeli właśnie będziemy zbierali odpowiednią liczbę opisów snów, na przykład u młodych, najczęściej te badania są prowadzone na tak zwanej grupie młodych dorosłych, tak, bo to są takie osoby, które najczęściej biorą udział w badaniach i najłatwiejszy do nich dostęp. No to pytanie jest właśnie takie, w jakim procencie te sny będą zawierały elementy, które są dziwne. No i tutaj jakby znowu trzeba się odnieść do tej jakiejś skali dziwności, ale jeżeli zrobimy to w sposób systematyczny, to 20% mniej więcej takich snów będzie tylko wykazywało jakieś elementy właśnie dziwności. I co ciekawe, ta dziwność, ona nie będzie losowa, to znaczy, że nie będzie dotyczyła, tylko będzie też w jakiś sposób systematyczna. I najczęściej, jeśli chodzi o tą dziwność w snach, pokazuje się dwa kryteria. Pierwsze z nich to jest nieciągłość, tak? Czyli i znowu ta nieciągłość, ona dużo częściej dotyczy miejsc niż na przykład działań osób czy obiektów, tak? Czyli nagle jestem w jednym miejscu, tak? Śniło mi się, że jestem w kawiarni, a za chwilę znajduję się nagle na basenie, tak? To jest ta nieciągłość dotycząca miejsca i właśnie jeżeli patrzymy sobie na te dane z raportów dotyczących marzeń sennych, to okazuje się, że ta nieciągłość dotyczy przede wszystkim miejsc. A jeśli chodzi o pewną niespójność, tak, czyli to drugie kryterium, które się pojawia, to właśnie ono dotyczy często jakichś procesów myślowych, które się dokonują w czasie snu, też kwestii językowych, też zdarzeń i obiektów, tak? Czyli przykład takiej niespójności byłby taki, że na przykład śni mi się moja mama, ale nagle okazuje się, że ma twarz mojej najlepszej przyjaciółki, tak? To jest przykład takiej niespójności w snach. No i rzeczywiście te elementy występują w snach w około tam tych 1/5, tak? Tych opisów się pojawiają, natomiast będą ten wzorzec tej nieciągłości będzie też spójny, jeśli chodzi o właśnie różne badania dotyczące snów. Sny w ogóle są wniosek z takich badań jest też taki, że sny w ogóle raczej przypominają nam świat zjawy niż ten dziwny świat, tak? Czyli nasze doświadczenia ze snów, to co się w snach dzieje, jakby zakłada te same modalności zmysłowe, co doświadczenie świata zjawy, tak? Czyli 100% snów jest wzrokowych, oczywiście nie mówimy tutaj na przykład o osobach niewidomych od urodzenia, natomiast właśnie mamy tą dużą ilość doświadczeń wzrokowych, pojawiają się też doświadczenia słuchowe, w mniejszym stopniu doświadczenia smakowe czy węchowe, ale też pojawiają się na przykład doświadczenia bólowe. To, co jest tym doświadczeniem w snach, to jest bardzo wyraziste, kolorowe, dynamiczne i też z
spójne i zorganizowane właśnie w takim sensie pewnej ciągłości opowieści, która się tam podczas snu wydarza. W związku z tym wydaje się, że o snach i o śnieniu można mówić jako o procesie dynamicznej symulacji świata. Jeżeli ja bym teraz Państwa prosiła na chwilę o to, żeby Państwo sobie wyobrazili, że są na przykład w swojej kuchni i robią sobie herbatę, to co Państwo robią? No to właśnie robią Państwo symulację swojej kuchni w swoim umyśle, tak? Czyli i tam robienia tej herbaty. No i pomysł i jakby te badania właśnie, które pokazują na to, że sny nie są tak dziwne, jak nam się wydaje, ale ta dziwność też może być wyjaśniona, na przykład wynika z pewnej podobieństwa percepcyjnego jakichś obiektów, no to właśnie to, co się dzieje podczas śnienia i to, co robi nasz mózg podczas śnienia, to właśnie są to różnego rodzaju symulacje świata bardzo dynamiczne i co ważne, zawierające też to ja. Tak, czyli ja autobiograficzne, zawierające pewną narrację. To jest o tyle, to jest też o tyle ciekawe i spójne z badaniami nad snami u dzieci, dlatego że okazuje się, że jeżeli, to są takie badania z 1985 roku, że jeżeli będziemy budzić dzieci poniżej 7 roku życia, to tylko 20% takich dzieci będzie miało jakiś opis snu, ewentualnie dzieci możemy na przykład prosić o rysowanie tego, co im się śniło, opis snu po obudzeniu w fazie REM w odróżnieniu do od tam tych 80-90% u osób dorosłych. Przedszkolaki często śnią o zwierzętach i w ich snach nie ma aktywnego bohatera, mało jest interakcji społecznych, są statyczne obrazy, więc wszystko to nam będzie pokazywało, że jeżeli mówimy o tym, że to, co mózg robi podczas śnienia, no to właśnie symuluje ten świat, to że potrzebne są pewne poznawcze umiejętności do symulacji świata, które rozwijają się w toku życia. W związku z tym te sny u dzieci będą też się stopniowo rozwijały wraz z rozwojem tych umiejętności, tak? Czyli jeżeli mamy przedszkolaki, które możemy założyć są na tym stadium przedoperacyjnym, czyli na przykład nie potrafią jeszcze wykonać na przykład takiego zadania, żeby w umyśle zrotować, obrócić jakiś przedmiot, to ich obrazy w snach też będą miały ten charakter statyczny. No właśnie, pomiędzy 5. a 7. rokiem życia będą się wydłużały te raporty dotyczące snów i też będzie właśnie to związane z tym, że w sposób stopniowy też będzie rozwijało się to poczucie ja u dziecka, właśnie tego ja autobiograficznego, tak, że dziecko rozumie, że jak było wczoraj w zoo, to właśnie ono było wczoraj w zoo, że to są jego wspomnienia. A co ciekawe, bo można by tu powiedzieć, że może jest tak, że dzieci tak naprawdę pamiętają, znaczy doświadczają tych snów, natomiast nie potrafią o nich opowiedzieć ze względu jeszcze na niedostatecznie rozwinięte te umiejętności językowe. Ale jeśli popatrzymy sobie na korelację dotyczącą właśnie przypominania sobie snów, czy ilości opisów snów, to okazuje się, że dzieci, które mają bardziej rozwinięte wyobraźnię i bardziej rozwinięte zdolności wzrokowo-przestrzenne, one będą opisywały więcej snów, a nie będzie to zależało od ich poziomu kompetencji językowych. No i oczywiście tutaj jakby to są sny u dzieci, można sobie zadać takie pytanie, można powiedzieć dygresja trochę dotycząca tego, czy zwierzęta zatem śnią, bo to jest jakby takie pytanie, które może być w tle. No i teraz oczywiście jeżeli na przykład, nie wiem, u kotów doprowadzimy do takiej sytuacji, że właśnie kot będzie w fazie snu REM, a nie będzie tej atonii mięśni, to będziemy widzieć, że przypomina jakieś zachowania, jego zachowania przypominają zachowania z jawy. Natomiast pytanie, czy takie zwierzęta mają właśnie śnienie w takim samym stopniu jak dorośli ludzie, czyli właśnie mają tą pełną dynamiczną symulację świata. Okej, no i teraz pytanie jest takie, jakby, które nam towarzyszy, że z jednej strony mówimy o tym, że właśnie śnienie to jest ten proces symulacji świata,
A pytanie jest takie, czy ten świat wysymulowany podczas śnienia jest właśnie podobny do tego snu z jawy? No i tutaj wydaje się, że przynajmniej część badań przekonuje nas o tym, że jednak jest pewien bias, pewna tendencja w tych naszych snach w stronę wydarzeń nieprzyjemnych, co zresztą ładnie obrazuje ten cytat z podróży wędrowca do świtu i intuicję Lewisa na ten temat. Tam jakby podczas podróży wędrownice napotykają wyspę snów i przypływa do nich właśnie ten taki człowiek z tej wyspy snów i mówi o tym, żeby właśnie natychmiast stamtąd uciekali, a oni się rozmarzają generalnie, myślą sobie o tym, jakie miłe rzeczy mogą im się na tej wyspie wydarzyć. Natomiast no właśnie, to odpowiedź jest taka, to jest miejsce, gdzie sny, czy rozumiecie, ożywają, stają się rzeczywistością. Nie marzenia, ale sny. No i przez jakieś pół minuty trwało milczenie, a potem zaczęli wiosłować, tak, i żadna załoga nigdy jeszcze nie wiosłowała tak równo, żeby jak najdalej odpłynąć od tej wyspy. To pokazuje taką intuicję właśnie dotyczącą tej negatywnej tendencji w snach. To znaczy, że takie typowe sny w jakiejś normatywnej populacji, one będą zawierały więcej tych emocji więcej negatywnych niż pozytywnych zdarzeń i więcej nieprzyjemnych niż przyjemnych emocji. Jakby z tym też jest związane zjawisko istnienia koszmarów sennych, tak? Czyli tych silnie nieprzyjemnych snów, których konsekwencją jest oburzenie, jest na przykład obudzenie. I też właśnie to, że sny, które są powracające, tak? Czyli które śnią nam się częściej niż zdarzają nam się często w toku naszego życia, one częściej dotyczą właśnie takich tematów związanych, kojarzonych z koszmarami, niż są neutralne czy przyjemne. I jeżeli będziemy właśnie prowadzili na temat tego, jaki temat snów jest najbardziej uniwersalny, to tutaj są jedne takie badania, które pokazują, że taki uniwersalny temat to jest bycie zaatakowanym i gonionym, tak? Że to, że ktoś nas goni, coś nas atakuje, jest takim powszechnym tematem snów w dorosłości, ale jest to jednocześnie najwcześniej pamiętany temat snu z dzieciństwa, który właśnie osoby dorosłe sobie przypominają. W związku z tym, jeżeli mamy tą tendencję negatywną, tak, mamy to pewne negatywne przesunięcie w naszych raportach dotyczących marzeń sennych, to pojawia się pytanie, czy w takim razie możemy wskazać jakąś funkcję śnienia? Czyli to jest takie pytanie o to, dlaczego te sny mają taki charakter. I tutaj to, co Państwu za chwilę przedstawię, to jest jedna propozycja odpowiedzi na to pytanie. Natomiast warto w tym momencie też dodać, że to, co było prezentowane tu na tym wcześniejszym slajdzie, a zwłaszcza ten pierwszy punkt, bo te generalnie nie są tak kontrowersyjne, jest też takim pytaniem o metodę, tak? Bo jeżeli ta skala, czy ten system klasyfikacji, który mamy, on będzie sam w sobie przeszacowywał, znaczy zawierał w ogóle więcej odniesień do emocji i zdarzeń negatywnych niż pozytywnych, to ten wniosek może być właśnie konsekwencją tego, w jaki sposób działa ta nasza skala, a nie tego, co jest rzeczywistą treścią snów. Natomiast badacze, którzy właśnie pokazują, że ten fenomen ma znaczenie, będą mówili, konstruowali takie skale, które ich zdaniem nie mają tego problemu, natomiast jest to wciąż taki wątek, który jest eksplorowany. Dlatego, że teraz opowiem Państwu o teorii, która mówi, że sny mają swoją funkcję biologiczną, natomiast jest też teoria, są badacze z marzeń sennych, którzy mówią, że sny nie mają żadnej funkcji adaptacyjnej, natomiast dotyczą, to jest tak zwana hipoteza kontinuum, czyli jakby związane są z życiem, związane są z życiem na jawie. Natomiast jaka mogła być ta funkcja śnienia? No i tutaj jest taka propozycja, tak zwana, jest to teoria symulacji zagrożeń. I o czym mówi ta teoria symulacji zagrożeń? Ona jest o tyle istotna i ciekawa, że właśnie formuje w sposób jasny swoje hipotezy, które potem można weryfikować
przynajmniej oprócz tej być ostatniej, w sposób empiryczny prowadząc badania. To znaczy pierwsza rzecz, pierwszy postulat tej teorii symulacji zagrożeń jest taki, że marzenia senne nie są losowe i przypadkowe, ale są zorganizowane. No i o tym mówiłam już wcześniej, tak, że właśnie to, co jest treścią marzeń sennych, jest spójne, na przykład jeżeli weźmiemy, nie wiem, sny jednej osoby w ciągu życia, to wydaje się, że ona będzie śniła o podobnych rzeczach. Co ciekawe, śnimy o rzeczach, które odnoszą się do naszego ja, tak? Czyli rzadko śnimy na temat, nie wiem, jakichś kryzysów ekonomicznych czy jakichś... kryzysów ekonomicznych, czy polityki, czy historii, o ile oczywiście nie jesteśmy osobą, która pracuje i zajmuje się takimi zagadnieniami. Okej, no i pierwsza rzecz, czyli właśnie dotycząca organizacji marzeń sennych. Druga rzecz to jest taka, że ten nasz system symulacji świata specjalizuje się w symulowaniu zagrażających wydarzeń, tak? Czyli to jest system, który jest wyspecjalizowany. A aktywowany jest przez realne zagrożenia zjawy, czyli jeżeli mamy osoby, które są w jakiejś sytuacji realnych zagrożeń, to ten system odpowiedzialny za śnienie będzie, za symulację zagrożeń będzie bardziej aktywny niż w przypadku osób, które takich zagrożeń nie doświadczają. Ważne jest to, że te zagrażające sytuacje, one są realistyczne, tak? Czyli przypominają to, co jest, te zagrożenia, które są znane ze świata codziennego, czyli tak, nie odbiegają od niego. I teraz, co będą badacze dalej postulować, to, że będziemy obserwować poprawę wykonania reakcji, czyli odpowiedzi na tę sytuację zagrażającą, nawet jeśli taki sen, takiego snu nie pamiętamy, w którym właśnie walczyliśmy, czy reagowaliśmy w sposób odpowiedni na to zagrożenie. Te zagrożenia najczęściej one będą dotyczyły albo bezpośrednio osoby śniącej, albo jej bliskich, tak, jej rodziny. No i ostatni taki postulat, jeżeli mówimy o pewnym wyjaśnieniu ewolucyjnym, byłby taki, że takie osoby, które właśnie w snach trenują te odpowiednie reakcje na zagrożenia, mają większą szansę na ten sukces reprodukcyjny. Czyli jeżeli mielibyśmy się posłużyć jakąś metaforą tutaj, jeśli chodzi o tą funkcję śnienia, to jest tak zwana metafora symulatora lotów. Czyli podobnie jak piloci w bezpiecznych warunkach ćwiczą reakcje na jakieś, ćwiczą swoją reakcję na niespodziewane sytuacje zagrożenia, tak to, co się dzieje podczas śnienia, to właśnie mamy taki system, który będzie trenował czy ćwiczył taką reakcję na zagrożenia. Ja oczywiście tu nie będę jakby przedstawiała wszystkich badań, które pokazują, zasadność tej sformułowanej teorii symulacji zagrożeń. Pokażę tylko jedno takie badanie, gdzie przeprowadzono porównanie tego, jaka jest częstość zagrażających wydarzeń w snach w trzech grupach dzieci. To znaczy tak, to były tak, te dane w trzech grupach dzieci, gdzie były dzieci kurdyjskie w grupie z traumatycznymi doświadczeniami, czyli na przykład, że ktoś z rodziny zmarł, czy naocznie byli świadkami działań wojennych. Była taka grupa kontrolna też dzieci kurdyjskich, które nie miały takich doświadczeń. No i kolejne porównanie to były właśnie dzieci fińskie. I teraz to, co badacze jakby twierdzą, no to właśnie to, że jeżeli mamy taką sytuację, że żyjemy w sytuacji zagrożenia, to ten system będzie bardziej aktywny, a będzie to odzwierciedlone właśnie w częstotliwości występowania tych snów z zagrażającymi wydarzeniami. No i jak Państwo pewnie tu widzą, te procenty właśnie w ten sposób się układają, tak, że dzieci fińskie nie będą śniły o takich wydarzeniach zagrażających jak te dzieci z tej grupy z traumatycznymi doświadczeniami. No i jeszcze kolejne takie badanie, które też pokazuje być może zasadność tego sposobu myślenia o funkcji śnienia jako o
pewnej symulacji. To było badanie opublikowane w 2014 roku, gdzie badacze zadali sobie pytanie, czy studenci, którzy śnią w noc przed o tym, że oblali egzamin, lepiej na nim wypadną. Tak? I okazuje się, że 60% osób, o których poproszono właśnie o ten raport dotyczący snów noc przed egzaminem, w ogóle śniła o tym egzaminie i o tym, że go nie zda, więc to też jakby samo w sobie już pokazuje właśnie ten element sytuacji zagrażającej. Natomiast rzeczywiście udało się pokazać tą relację między tym, że osoby, które mówiły, którym śnił się egzamin noc wcześniej, i osoby, które w tym śnie oblewały ten egzamin, później lepiej na tym egzaminie wypadały. Tak? Tutaj jakby kontrolowane były różne zmienne dotyczące wieku, płci, na przykład, nie wiem, statusu rodziców. To były takie egzaminy wstępne na studia, więc niekoniecznie to było też związane z konkretnie jakby studiowaniem jakiegoś określonej partii materiału, no ale oczywiście to są jedno takie doniesienie, wydaje mi się ciekawe, natomiast więcej takich badań by musiało być, które właśnie pokazywały, że rzeczywiście tak jest, że mamy jakiś zysk z tego, że coś nam się śni noc wcześniej, dlatego że nie ma między badaczami konsensusu, czy musi być tak, że nam się ta reakcja nie uda w naszym śnie, czyli że właśnie oblejemy ten egzamin, czy go zdamy, tak? To nie jest jasne, co tak naprawdę jest lepsze, ale na chwilę obecną wydaje się, że w ogóle sam fakt śnienia na ten temat jest generalnie dla nas korzystny. No i teraz pytanie się pojawia, okej, jeżeli mamy tą próbkę osób badanych, mamy tą nadreprezentację tych wydarzeń nieprzyjemnych w naszych badaniach, to wciąż jest to pewna nadreprezentacja, tak? Czyli będziemy mieli bardzo dużo opisów snu, które będą pozytywne albo neutralne. No i co z nimi? I tutaj jakby jest taka propozycja znowu, że te sny też mają znaczenie, tylko nieco inne, to znaczy to będzie teoria właśnie symulacji społecznej, tak, która rozwija ten wątek teorii symulacji zagrożeń, która będzie mówiła o tym, że dla naszego przeżycia i przetrwania bardzo ważne są relacje społeczne, to, że jesteśmy w jakiejś grupie, to, że w niej funkcjonujemy, w związku z czym to będzie znowu taki system tego ćwiczenia i zachowania i przeżywania tych reakcji w kontekście społecznym. Okej, no i to może jakby wracając do tego pytania, od którego zaczęłam, dlaczego badanie marzeń sennych jest interesujące dla badaczy świadomości, chociaż o badaniu świadomości dzisiaj nie mówiłam za wiele. Wydaje się, że śnienie jest dla nas ciekawym warunkiem porównawczym, bo jeżeli właśnie te badania przekonują nas o tym, że śnienie to jest taki mechanizm symulowania tego świata wewnętrznego, to możemy mówić o tym, że z perspektywy tego jaśniącego jest to ten sam stan wewnętrzny, co świadomość, tak? Tylko tutaj nie mamy żadnego ograniczenia czy żadnego wpływu bodźców zewnętrznych. I możemy zadawać właśnie sobie to pytanie, czy ta subiektywność w snach i na jawie ma wspólny mechanizm i wspólne podłoże neuronalne, w związku z tym jakby jest to właśnie te badania nad marzeniami sennymi są dla nas z jednej strony interesującym warunkiem poznawczym, a niektórzy będą nawet zadawali sobie takie pytanie, skoro możemy pokazać tą biologiczną funkcję śnienia, to być może biologiczna funkcja świadomości jest też podobna. Tak, dzisiaj mówiłam na temat tego, dlaczego nas interesują badania marzeń sennych, ale jak było na początku powiedziane, jestem z Laboratorium Badań Świadomości, więc można sobie też na naszej stronie zobaczyć, czym jeszcze się interesujemy, a z mojej strony to na razie tyle. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to zapraszam. Dziękujemy, Moniko. Za chwilkę, znaczy może tak, rozpoczynając sesję pytań, pozwolę sobie zadać jedno pytanie, a później oddam
Państwu głos. Ja chciałbym zapytać o hipnozę, bo psychologowie i psychiatrzy posługują się tą metodą w swoich eksperymentach, piszą w raportach z badań o tym, że ktoś został poddany hipnozie i chciałbym zapytać po prostu, czym hipnoza różni się od snu. Chyba najprostsza odpowiedź jest taka, no, którą bym teraz powiedziała, no to ta fizjologiczna, tak? Czyli jeżeli sobie zobaczymy na aktywność tą mózgową osoby w hipnozie, a osoby śpiącej, to ten wzorzec jest zupełnie inny, tak? Taka osoba na przykład w stanie hipnozy, to jakby byłaby pierwsza rzecz, którą mogłabym powiedzieć. Natomiast nie wiem, bo szczerze mówiąc nie, jakby ten wątek pacjentów, znaczy w sensie osób poddawanych hipnozie nie jest przeze mnie może tak wyeksplorowany. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o hipnozę, tutaj dużą rolę odgrywa taka zmienna podatności na tą sugestię hipnotyczną. Jak to się ma na przykład do tego, czy takie osoby na przykład bardziej lub mniej przypominają sobie swoje sny, albo jaka jest taka relacja. Nie znam takich badań, ale myślę, że można byłoby je spokojnie przeprowadzić. Jasne, dziękuję i zapraszam Państwa do zadawania pytań. Ja będę podchodził z mikrofonem, żeby również nasi słuchacze internetowi słyszeli, tutaj może na początek z bliska. Ja chciałam zapytać o świadome śnienie. Jak bardzo można to opanować? Znaczy, wiem, że są techniki pomagające jakoś kontrolować swoje sny, natomiast do jakiego etapu można to doprowadzić, jak bardzo można to kontrolować? Jeśli chodzi o świadome śnienie, to są dwie rzeczy. Co innego jest świadome śnienie w znaczeniu zdawania sobie sprawy, że śnię. I ten wątek jest ostatnio też badany. Natomiast pytanie o kontrolę treści swoich snów, będąc w świadomym śnie, to a zwłaszcza o granice tak, tego, to na to pytanie jakby nie umiem odpowiedzieć, tak? Mogę powiedzieć, że na pewno istnieje takie zjawisko jak świadome śnienie w tym sensie, że to jest taka sytuacja, że osoba badana zdaje sobie sprawę z tego, że śpi. Możemy to sprawdzić w ten sposób, że takie osoby prosimy o to, żeby wykonywały określoną sekwencję ruchami gałek ocznych, jeżeli zorientują się, że śpią, tak? Więc jeżeli taka osoba, na przykład umawiamy się z nią na pewien kod i ona wtedy śni i jest świadoma w tym śnie, to może nam jakby zareportować, że rzeczywiście tak jest. I to jakby na razie jest ten moment badań, no i też badamy jakby, jakie są wtedy takie mózgowe korelaty takiego świadomego śnienia, tak? Czyli jeżeli sobie porównamy na przykład aktywność osoby, która śni, osoby, która jest w świadomym śnieniu i na przykład takiej osoby, która jest w stanie czuwania, to okaże się na przykład, że w tym świadomym śnieniu będzie aktywny taki fragment kory przedczołowej, który w ogóle jest, wydaje się, związany z refleksją nad właśnie samym sobą, związany jakoś z ja, więc to będzie w ten sposób spójne. Natomiast takich badań, jak daleko można iść w świadomym śnie, ja nie znam. Zapraszam do zadawania kolejnych pytań. Moje pytanie brzmi, co ewolucja miała na myśli, dając nam marzenia senne? I zdaję sobie sprawę, że pani odpowiedziała na nie, ta teoria zagrożeń, teoria symulacji zagrożeń, myślę, że jest bardzo wysoko na liście odpowiedzi, ale myślę, że wie pani lub zna pani jakieś inne ciekawe przykłady teorii jednej bądź wielu innych, z którymi można by się podzielić z nami. To znaczy, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o tą właśnie taką adaptacyjną, ewolucyjną funkcję śnienia, ja znam dwie. Tą teorię symulacji zagrożeń, te, o których mówiłam, i teorię symulacji społecznych. Czyli wydaje się, że mechanizm właśnie byłby taki, że to umożliwia lepszą reakcję na zagrożenia z jednej strony, ale też poprawia to ten fakt bycia członkiem jakiejś szerszej grupy, a te kompetencje społeczne były bardzo ważne, tak? To znaczy, że prawdopodobieństwo przeżycia w grupie
jest większy niż przeżycia samemu, nie? Więc to są jakby te dwie teorie. To też jest związane z czymś, o czym nie mówiłam dzisiaj, ale jakby historycznie i bardzo długo, a wciąż są takie osoby, badacze snu, są przekonani o tym, że nie ma żadnej funkcji snów, takiej ewolucyjnej funkcji snu, że to jakby jest dominujący pogląd, tak? Od tam 2000 roku chyba, w którym pojawiła się ta pierwsza publikacja dotycząca tej teorii symulacji zagrożeń, jakby taka możliwość się otworzyła, natomiast jakby dominujący właśnie pogląd był taki, że to nawet jest nie tyle związane na przykład z jakimiś naszymi właśnie tymi doświadczeniami z jawy, co w ogóle jest takim produktem ubocznym tego, w jaki sposób funkcjonuje nasz system pamięciowy, tak, który musi dokonać pewnej selekcji informacji, pewne informacje są zapominane, w związku z czym w efekcie mamy sny. Natomiast te propozycje, które właśnie tutaj mówiłam, no to one podkreślają ten aspekt ewolucyjny, ale bardzo długo dominujący był pogląd taki, że tej funkcji żadnej nie ma. Zapraszamy do zadawania kolejnych pytań. Może skoro tu jestem, to do Państwa się szczególnie zwrócę. Proszę. Wspominała Pani o takich badaniach, gdzie pytano ludzi, co ile na przykład im się śni, czy w ogóle im się coś śni. Ja mam pytanie o brak, takie dolegliwość, brak wyobraźni wizualnej. Mhm. Czy ono zostało uwzględnione w jakiś sposób właśnie w tych badaniach, że ludzie mogą na przykład nie być w stanie śnić, czy nie było takiego? To znaczy w ogóle jakby szukanie, może tak odpowiem. Przede wszystkim to ja mówiłam o badaniach na populacji osób zdrowych, tak? Czyli jeżeli będziemy na przykład mieli takie osoby, które będą miały uszkodzenia w tym obszarze tego brzusznego systemu na przykład wzrokowego, które sprawią, że one nie mają tej wyobraźni wzrokowej, no to wtedy podejrzewam, że takie osoby i w ogóle będziemy mieli takie raporty, takie opisy osób, które właśnie mają jakieś uszkodzenia mózgu, no to wtedy będziemy mówili, będę się raczej spodziewała tego, że takie osoby na przykład właśnie będą raportowały, że nie śnią, tak? Natomiast jeżeli jest, to trochę jest tak, to jest takie pytanie o na przykład sny osób niewidomych, no i okazuje się, że takie osoby też mają, śnią, ale właśnie wtedy nie mają tych wyobrażeń wzrokowych, tak? Niewidome od urodzenia, nie? Więc jakby takich badań dotyczących relacji między wyobraźnią wzrokową, znaczy brakiem wyobraźni, tak jak Pani powiedziała, coś takiego? A fantazja. Czyli zdrowe osoby, które mają zdolność wzrokową, ale nie potrafią po prostu sobie na przykład wyobrazić tak, pewnych rzeczy. Okej, no to właśnie, jeżeli to jakby idąc dalej, no to jeżeli na przykład są takie osoby, akurat takich badań nie znam, ale załóżmy, są takie osoby, które nie są w stanie, nie wiem, wyobrazić sobie twarzy, bo mają uszkodzenia w tym zakręcie wrzeczeniowatym, to nie będą im się śniły osoby z twarzami, tak? W sensie te twarze nie będą im się śniły wtedy, nie? To mogę jakby odpowiedzieć, nie? W ten sposób. Dziękuję. Ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy czegoś, co stanie jakby w kontrze do tego, co Pani mówiła a propos, że wszyscy ludzie śnią. Mianowicie spotkałem się z informacją, że jest coś takiego jak mutacja w genie DEC2, która powoduje, że ludzie mogą nie spać latami. Znaczy inaczej, śpią, ale to są takie mikrodrzemki, które powodują, że po prostu nie mają żadnych marzeń sennych, w każdym razie nie są w stanie ich zapamiętać. Czy spotkała się z Pani z czymś takim i ewentualnie co Pani na ten temat sądzi? I druga rzecz, po co jest w ogóle sen? Takim najbardziej podstawowym biologicznym wymiarze. Bo właśnie spotkałem się z kilkoma hipotezami. Jedna, że na przykład służy do zapamiętywania, inna wręcz przeciwnie, że do zapominania. Trzecia jest na przykład taka, że to jest homeostaza synaptyczna, czyli po prostu właśnie wyciszenie powoduje organizmu po pełnym wrażeń dniu. Czy tutaj ku czemuś by się Pani skłaniała? Dziękuję. Jeśli mam odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego śpimy, a tak samo dlaczego śnimy, to myślę, że najbardziej uczciwa w tym momencie odpowiedź jest taka, że mamy hipotezy na ten temat, które zresztą Pan wymienił, tak? Nie ma jakby jednej odpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o te osoby, które właśnie mają tylko te mikrodrzemki tak, i nie śpią i przez to nie śnią, to wydaje się, że może tak być rzeczywiście, ale to są bardzo rzadkie przypadki i w związku z tym też bardzo trudno, jakby jest to, są trudne badania takich osób, nie? W związku z tym.
wydaje mi się, że jakby na takim konceptualnym poziomie wydaje mi się to możliwe, że mogą być takie osoby, które nie będą wtedy spały, nie? Nigdy. Skoro się już przebiłem do stanowiska reżysera, to może zapytajmy o internautów i ich pytania. Tak, mamy wiele pytań, nawet jeszcze myślę, że się jakieś pojawią. Zadam może, ile mogę zadać teraz pytań? Dobrze, to może spróbujemy zadać dwa pytania. Bardzo często są to pytania praktyczne. Na przykład użytkownik Rawach pyta, jakie są najskuteczniejsze sposoby zapamiętywania snów? Jakie są najskuteczniejsze sposoby zapamiętywania snów, o ile nie jesteśmy w takiej sytuacji, że nie mamy takiego urządzenia, tak, które obudziłoby nas wtedy, kiedy jesteśmy w stanie w śnie REM. A są też takie propozycje takich urządzeń, które mają na przykład 2-3 elektrody i być może możemy właśnie mieć to na wyposażenie swojego domu. Natomiast najskuteczniejsze sposoby, no, na chwilę obecną jest to na pewno systematyczny trening. To znaczy rzeczywiście wydaje się, że to, co poprawia tą zdolność do pamiętania swoich snów, to jest właśnie ten zwyczaj zapisywania czy nagrywania swoich snów tuż po przebudzeniu. Dobrze, więc drugie pytanie od użytkownika o nicku Xerx3. Który pyta, czy interpretacje snów wykonywane przez psychoanalityków są prawomocne? Czy mogą one być pomocne w procesie terapeutycznym? Tu znowu to jest takie pytanie, które jest jakby poza zakresem tego, o czym dzisiaj mówiłam. Natomiast pytanie właśnie dotyczące pracy metodą psychoanalityczną ze snami w procesie terapeutycznym. Nie znam takich badań, które by pokazywały na przykład, ani nie znam badań, które by pokazywały brak skuteczności takiej metody, ani nie znam badań, które by pokazywały skuteczność takiej metody. Natomiast to, co mogę Państwu opowiedzieć, bo są takie przynajmniej dwa przypadki opisane w literaturze, to, że świadome śnienie może pomagać w radzeniu sobie z koszmarami sennymi, tak? Czyli że jeżeli mamy właśnie osobę, która uczy się świadomego śnienia, a ma pewne koszmary senne, to trochę tak nawiązując do tego, co pytała Pani o tą, na ile jesteśmy w stanie to kontrolować, to właśnie taka osoba potem w toku życia może jakby poradzić sobie z tymi koszmarami, zdając sobie sprawę z tego, że śni i jakby wtedy te wydarzenia nie są już tak przerażające i jakby no, jako taka metoda radzenia sobie ze snami. Czy te interpretacje są prawomocne? No tak jak mówię, ta metoda, o której dzisiaj ja mówiłam, ona jakby odchodzi od tego szukania innego znaczenia niż te, które jest w treści snu, tak? Czyli tutaj jakby zakładamy, że jeżeli jest coś raportowane, to jakby mówimy o tym opisie, nie szukamy czegoś innego w tych snach. Teraz może uśmiechnę się i spojrzę w kierunku tutaj Państwa, też licznie zgromadzonych, więc zapraszam do zadawania pytań. Mamy pytanie. Dziękuję. Dzień dobry, ja mam takie pytanie o to, a właściwie może chcę podać pomysł o funkcję snów i marzeń sennych, że być może jakby doprecyzować bardziej teorię symulacyjną, że być może sny mają taką funkcję polegającą na tym, żeby tak jak ciało reaguje na stres w taki sposób, żeby go uwolnić przez na przykład drżenia, generalnie chodzi w ogóle o teorię traumy, to być może sny właśnie mają taką samą funkcję, że tak jak ciało potrzebuje uwolnić stres, to tak samo psychika poprzez sny uwalnia się od przeżytych stresów, czy nie tylko przygotowuje na nie. Tak, no to byłaby właśnie jakby ta druga grupa tych teorii, które właśnie mówią, że sny raczej jakby operują na materiale właśnie, który dotyczy dnia, tak, codziennego. Natomiast jeśli chodzi o stres, to okazuje się, że przynajmniej znam jedne takie badania, które pokazują, że ten poziom
tego, w jaki jakby to ilości stresu w ciągu dnia, czy nie ma wpływu na ilość tych wydarzeń zagrażających w snach, tak? Czyli to nie jest tak, że na przykład więcej dzieje się takich rzeczy, które są dla nas stresujących w ciągu dnia, to będziemy mieli dużo więcej na przykład takich zagrażających wydarzeń w śnie, ale one wciąż będą się pojawiać. Może zacznę od wprowadzenia. Pod pewnymi względami do tej pory jesteśmy ludźmi z kamienia, z epoki kamienia łupanego. Na przykład nawet jeśli ktoś pracuje w biurze, to i dowie się, że ma pracę do zrobienia na wczoraj, to nie pomoże mu nic, że dostanie przyspieszonej akcji serca i podwyższonego ciśnienia. Natomiast zostało nam to dlatego, że kiedyś takie odruchy fizjologiczne ratowały życie, bo wpływały na akcję uciekaj lub walcz. I chciałem spytać, czy w związku z tym wiadomo coś na temat badań snu u ludów pierwotnych, czy jest jakaś teoria, czy też jest jakaś teoria, która ewolucyjnie niejako tłumaczy znaczenie snów, czy też wspomniana teoria i badania na temat przygotowywania się do traumy właśnie, do takich trudnych sytuacji, czy to u osób w sytuacji, żyjących w sytuacjach wojennych, czy też właśnie przed egzaminem, czy to niejako wyczerpuje temat. Dziękuję. To znaczy, ja myślę, że tutaj to, co się przyda, to właśnie ta definicja sytuacji zagrażających. Dlaczego? Dlatego, że większość z tych tematów snów, o których wspominałam, one jakby podlegają pod ten schemat, tak jak pan o nim mówił, uciekaj albo walcz, tak? Czyli jakby ten fakt, że mimo tego, że mamy rok 2019, wciąż właśnie śnimy o tym, że albo uciekamy, albo walczymy, ale też dużo śnimy na temat właśnie sytuacji społecznych, no jakby byłby właśnie taką odpowiedzią na temat, jeśli chodzi o tą ewolucyjną funkcję snów, natomiast no te tematy właśnie uciekania, walczenia, one są powszechnymi, uniwersalnymi, wydaje się niezależnymi od kultury tematami, które śnią się ludziom. Jeszcze przez chwilkę tutaj się rozglądam, mikrofon na razie nie ucieka, mamy pytanie. Dzień dobry, ja mam takie pytanie odnośnie snów proroczych. Co pani może powiedzieć na ten temat? Czy sen na przykład może poprzedzać jakieś zdarzenie? Jeżeli miałabym odpowiedzieć, znaczy, pewnie bym zapytała, co to znaczy, że jest sen proroczy, tak? Ale jeżeli będę mówiła o śnie proroczym, o tym, że coś wydarzy się, co mi się śniło, no to w tym sensie jest to symulacja, tak? Dlatego, że to, co mi się śni, ono będzie jakby będzie związane z moim, najczęściej z moim tam kontekstem życia. Natomiast jakby czy może, no właśnie, czy śnią się takie rzeczy, które są dla nas zupełnie nieznane? No na podstawie tych badań, które znam, wydaje się, że to jest bardzo, bardzo niewielki odsetek takich snów, tak? To znaczy, żeby pojawiały się w nim elementy, sceny, zdarzenia, które nie są znane śniącemu, nie? Więc w tym sensie jakby, no to jest, jakby nie mówiłabym o snach proroczych w tym sensie, tak? No jeżeli są takie badania na przykład o tym, że śnią się osobom to, że umierają, tak? To takie osoby nie mają większego prawdopodobieństwa zgonu niż takie, którym się to nie śni, nie? W związku z tym tak bym na ten temat powiedziała. To ja bym jeszcze chciała zapytać o to, skoro te sny są dla nas takie ważne tak biologicznie, bo mają nas przygotować powiedzmy do jakiejś sytuacji, to dlaczego my właśnie z takiego biologicznego punktu widzenia tak bardzo rzadko je pamiętamy i tak właśnie łatwo je zapominamy? Tak, no i to jest myślę bardzo ciekawe pytanie. Natomiast wydaje mi się, że jakby odpowiadając głosem autorów tej teorii, oni powiedzą o czymś takim, że to uczenie, czy to trenowanie tej adekwatnej reakcji, ono nam nie jest potem potrzebne na poziomie świadomym, w sensie takim, że jak się obudzimy, tak? Czyli jeżeli mamy jakiś schemat motoryczny, który został przećwiczony na przykład, to zajdzie taki proces uczenia właśnie tego tak zwanego utajonego i to wystarczy, tak? W związku z tym jakby nie ma żadnej wartości dodanej w tym, że ja będę pamiętała ten schemat reagowania na przykład.
To ja chciałabym w odwrotną stronę iść, bo tutaj pani powiedziała, że rzadko pamiętamy sny, czy rzadko śnimy. A czy jest sposób na to, żeby uwolnić się od snów? To znaczy, jeżeli ktoś bardzo często śni, a na przykład nie chciałby. Czy jest jakaś na to rada? Czy jest... Szczerze mówiąc, nie znam na to rady, a nawet wydaje mi się, że jest tak, że są osoby, które... że śnimy częściej niż w ogóle jakby to jest też tam przyjęte, w takim sensie, że na przykład jeżeli mamy pacjentów poddanych anestezji, to część z nich też będzie miała takie doświadczenia jak śnienie, więc wydaje się, że to jest na tyle właśnie takie biologiczne zjawisko, że jakby nie da się go pozbyć, ale wrócę do tego, co mówiłam na temat tego treningu świadomego śnienia, bo być może, ale to jest moja spekulacja, zupełnie nie znam tego badań, wydaje mi się to ciekawe, że właśnie to zdawanie sobie sprawy ze śnienia jakby może nas, może na przykład nas doprowadzić do tego czegoś takiego, że w naszym śnie, wiem, że to zabrzmi może dziwnie, ale w naszym śnie idziemy spokojnie spać, tak? W związku z czym już się nic tam nie wydarza, co generalnie nam właśnie przeszkadza i sprawia, że ten sen jest dla nas niekomfortowy, ale to jest taka moja spekulacja, ja nie znam badań na ten temat. I wracamy do tej części sali. Czy komuś z Państwa tutaj siedzących nasunęło się jakieś pytanie? Mamy tam w oddali, ale już mikrofon zaraz dotrze. Czy możemy jakoś wpływać na to, co się nam śni przez dietę albo ćwiczenie fizyczne, albo środki farmakologiczne? To też o tym wspominałam. Czy możemy wpływać na to, co konkretnie nam się śni? Na chwilę obecną moim zdaniem nie. Znaczy na konkretną treść, tak, tego snu, aczkolwiek no, ponieważ to jest taki system, który właśnie jakby dotyczy też jest połączony z naszym ja, z tym, co jest dla nas ważne, to być może bardziej bym jakby mówiła o pewnych takich rzeczach właśnie związanych z jakimś treningiem umysłowym, czy właśnie czy dieta, czy ćwiczenia fizyczne. To jest takie pytanie, dlaczego są różnice między ludźmi, jeśli chodzi o treść ich snów. Tak? No bo jeżeli ktoś stosuje jedną dietę, tak, ktoś stosuje inną dietę, czy to ma aż taki wpływ na to, co nam się śni? No i znowu tutaj jest jakby odpowiedź jest bardziej taka, że śnią się nam z tego, co wiem, raczej takie zdarzenia czy osoby, które właśnie związane są z naszą historią życia, z naszym ja, niż bardziej właśnie mamy na to wpływ przez tą dietę. Nie? Wracamy do pytań z internetu. Użytkowniczka najprawdopodobniej o niku ZUS, chociaż być może w czasach tuż przed wypełnianiem formularza podatkowego powinien to przeczytać jako ZUS, pyta, dlaczego paraliż senny tak często zdarza się podczas próby osiągnięcia lub po osiągnięciu snu świadomego? Czy są na ten temat, na temat paraliżu sennego, a nie świadomego snu, jakieś badania? Nie znam badań na temat relacji między paraliżem sennym a świadomym śnieniem. Natomiast paraliż senny to będzie taka sytuacja, kiedy jeszcze nie ustępuje ta atonia, tak, mięśniowa, a osoba badana, jej mózg już jest wybudzony. W związku z tym mamy właśnie to dziwne doświadczenie takie, że nie jesteśmy w stanie poruszać swoim ciałem. To jeszcze pytanie, jedno pytanie z internetu od użytkownika Maximus TDM, też dosyć techniczny bym powiedział. Mówi on, że całe życie był przekonany, że sen powoduje wydzielana przez szyszynkę substancja DMT, dimetylotryptamina, ale jak mówi, doświadczenia pokazują, że DMT czy DMT działa trochę inaczej. I pyta on, jakie substancje składają się na sen. Być może w tym pytaniu idzie o to, jakie substancje są częściej wydzielane w czasie snu niż jawy. Tak, raczej o chemiczne podłoże śnienia. Może tak bym powiedział, to jest pytanie o chemiczne podłoże śnienia. Okej. Myślę, że można byłoby zrobić cały wykład nowy na temat tego, jakie jest to chemiczne podłoże śnienia, dlatego że mamy zarówno i aktywację, i dezaktywację w różnych systemach tych
bo jeżeli właśnie mówimy o tej aktywności korowej, tak, no to będzie właśnie związane z tym systemem cholinergicznym. I cały będziemy mogli jakby pokazywać ten wzorzec. W związku z tym wydaje mi się, że no nie odpowiem na to pytanie może w tym momencie. I jeszcze raz się rozglądam, tym razem już po całej sali. Czy ktoś z Państwa, mamy wiele rąk w górze, więc przynajmniej dwa pytania jeszcze się pojawią. Czy zna Pani jakieś badania dotyczące śnienia u osób, które śpią polifazowo? Wielofazowo, kilka razy w ciągu doby. Nie znam takich badań. I kolejne pytanie. Czy nauka bada takie zjawisko jak sen w śnie, czy to tylko kwestia filmowa jest? Bada, to już mówiłam. Czyli to jest taka sytuacja, że mamy takie doświadczenie. Bada to, ale bada to jako odmianę snu świadomego, tak? Czyli że mamy osobę, która śpi, i potem zdaje sobie sprawę z tego, że śpi i ponownie zdaje sobie sprawę z tego, że to, z czego przed chwilą sobie zdawała sprawę, jest sen. Takie rzeczy się zdarzają, ale jest to jakby traktowane jako chyba ta odmiana świadomego śnienia właśnie. Mamy jeszcze kolejne pytania. Ja mam pytanie o takie zjawisko z pogranicza jawy i snu, mianowicie tak no déjà vu, tak wydaje nam się, że coś już raz przeżyliśmy. W jakimś tam jednym krótkim momencie, kiedy tego doświadczamy. Czy te doświadczenia właśnie pochodzą ze snu, czy z czegoś innego? Myślę, że te doświadczenia bardziej są związane z tym, jak funkcjonuje nasza pamięć, niż z tym, jak funkcjonuje nasz sen. To znaczy, ja bym się bardziej jakby zapytała, co się dzieje takiego podczas zjawiska déjà vu, że wydaje nam się, że nam to się śniło, że jakby, że przypisujemy źródło tego wydarzenia do snu. I to jest jakby pomyłka w tym, jak działa nasza pamięć, a niekoniecznie, a nie dotyczy tego, nasza pamięć, nasza percepcja, a nie dotyczy tego, co dzieje się podczas snu. Chyba czas już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Monika, bardzo Ci jeszcze raz dziękujemy za interesujący Dziękuję. Wykład i odpowiedzi na nasze pytania. Bardzo Państwu również dziękujemy i Państwu tutaj tak licznie zebranym w księgarni kawiarni The Revolutionibus w Krakowie na Brackiej i Państwu oglądającym nas na kanale YouTube Centrum Kopernika. Za tydzień w czwartek o 18:00 o tej samej porze w tym samym miejscu, na tym samym kanale YouTube zapraszamy na kolejny wykład w naszym cyklu. Bartosz Janik będzie przedstawiał swoją prezentację. Będziemy znowu w temacie kognitywistyki, czy w tematyce kognitywistyki, a temat wykładu ogłosimy wkrótce.